przez Pet Shop FBI, odcinek drugi, część pierwsza. Najlepiej to kupić ten żel z serii HD2. Tak, jest bardzo dobry, używałam go do swoich włosów. Ogólnie to bardzo dobrze układa wszystko, no ładnie pachnie w ogóle. Takie jak powinien być prawdziwy, taki no wiesz, no właśnie. O, masz kota? Jezu. Boże. No dobra, jeśli chcesz. Nie, nie, proszę nie. Uwaga. Niech mają to swoje. Jak się nie płaci swoich długów 3 lat, to tak się kończy. Przez Pet Shop FBI. No widać! Co? Doszło do nas nowa sprawa. Mamy się ją zająć, tak powiedział. Tak jeden. Tak, to ja powiedziałem. Właśnie przyszła nowa sprawa. Jest i mamy się nią zająć. No dobrze, chodźcie. No dobrze. Hej, to właśnie tam. Sam to znalazłem. O matko, co to jest? Doszły do nas słuchy, że wczoraj sąsiedzi tych dwóch skarżyli się wczoraj na jakieś wybuchy. Najwyraźniej właśnie to się postrzelił. Rana w głowach. Bardzo, bardzo to nie jest bardzo ciekawe. Tak, widoczne rany na głowach. No dobrze, Rab, zajmij się tym i zabierz się do szpitala.
Hej, zobacz, co to jest? Najwyraźniej broń tego, kto je wystrzelił. Broń? Karabinek. To. Uspokój się, to może być niebezpieczne. Przepraszam. Zaniosę to. Albo nie, idź to zeskanuj, dobra? Dobra. Biurze Lice z Pet Shop FBI. Biurze z kamion. Cześć. O, cześć. Zeskanowałeś to? Tak, oczywiście. Są na tym ślady psa. No dobrze, ale konkretnie jakiej rasy? No więc nie wiem, dlatego nasz skan zeskanowacz nie wykrywa. Czy ty zawsze musisz nic nie wiedzieć? Istniejąc tu w naszej dzielnicy, każdy pies mógłby być tym, kto zastrzelił te koty. No tak. Ale może to jednak jakiś nie z naszych miast. Dobrze, zajmij się jeszcze tym pistoletem, a ja pójdę zerknąć to w szpitalu. Uważaj trochę! No jak mówi? A więc wyniki są jednoznaczne. Ta foczka jest bardzo poraniona. W głowie jeden strzał i w okolicy serca. Chyba przebiło serce. Więc foka raczej chyba ma małe szanse na przeżycie. Kot. To Violet. Tak? Violet? A, no rzeczywiście. Nie zorientowałam się podczas, gdy sprawdzałam. No trudno. No więc ma mniejsze rany. Jest tylko mały problem. Jaki? A więc... No jaki, halo? Ona była w ciąży. Co takiego? Ona była w ciąży? Po przesiedleniu zobaczyliśmy. A jakie są skutki boczne? Może poronić lub dzieci mogą umrzeć w jej brzuchu. Wtedy najkonieczniejsza będzie operacja. Ja nie mogę tak jakoś uratować? Dzieci jeszcze żyją? Tak, jeszcze żyją. Jeszcze. O. Jutro postaram się wziąć operację. Jutro? Ma się zająć teraz. Dzieci walec w każdej chwili mogą umrzeć. Masz się tym dzisiaj zająć, bo jeśli się tym nie zajmiesz, to ty dzwonię. Dobrze, dobrze. Zajmę się ją dzisiaj po obiedzie. No dobrze. Dostaniesz dodatkową porcję bulgarów. Dzięki. Rap? Tak? Dowiedziałam się, że ten kot został postrzelony. Violet. A, ta Violet. Tak, znam ją. Ale jest w ciąży. Tak. W ciąży? O nie. Koniec pięści. Pierwszy.